Witam Państwa ze studia w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Dzisiejszy program będzie dotyczył głównie wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej. Znajdujemy się obecnie w bardzo ważnym momencie dyskusji nad przyszłym kształtem wspólnej polityki rolnej po 2013 roku. Prezydencje, najpierw polska, a następnie duńska, prowadziły analizy propozycji legislacyjnych Komisji Europejskiej, które są obecnie dyskutowane oraz negocjowane. W wielu kwestiach technicznych projekty Komisji zostały poprawione, choć należy pamiętać, że negocjacje będą trwały nadal i tych poprawek nie można jeszcze uznać za ostateczne. W obszarze płatności bezpośrednich pojawiły się pewne pozytywne elementy z punktu widzenia Polski, ale nadal obecny kształt zapisów nie jest jeszcze całkowicie do przyjęcia. Pozytywnie można określić zmiany dotyczące definicji aktywnego rolnika, czy niektóre zmiany dotyczące systemu płatności dla małych gospodarstw. Proponowane przez prezydencję zmiany dotyczące płatności bezpośrednich zmierzają w dobrym kierunku uelastycznienia tego instrumentu i zmniejszenia obciążeń administracyjnych związanych z jego wdrożeniem. Również część zmian projektu prawnego dotyczącego wspólnej organizacji rynków zmierza w dobrą stronę akceptowalnych przez Polskę rozwiązań. Są to m.in. odejście od obowiązkowego uznawania organizacji branżowych na rzecz uznawania fakultatywnego oraz przywrócenie zapisów dotyczących klasyfikacji tusz, niektórych elementów wsparcia pszczelarstwa, zmiany zapisów dotyczących handlu. Te zmiany są drobne, ale pozytywne. W ramach przepisów dotyczących wsparcia rozwoju obszarów wiejskich korzystne są zapisy dające większą elastyczność dla programowania, na przykład rozszerzenie zakresu beneficjentów działania, poprawa konkurencyjności gospodarstw rolnych czy przywrócenie niektórych obecnie istniejących działań. Pozostało jeszcze wiele kwestii, które będą wymagały dalszych prac i w konsekwencji zmian obecnych zapisów. Po raz pierwszy Parlament decydował na równi z innymi w sprawie reformy wspólnej polityki rolnej. I w rezultacie zgłoszono 7415 poprawek, choć ta liczba może wzrosnąć. Pojawiają się głosy, że to zbyt wiele. It is absolutely necessary for us to handle this chaos. If not, we will. It is a risk that we will drown. Poprawki odzwierciedlają opinie posłów wyrażone w raportach dotyczących bardziej sprawiedliwego rozdziału funduszy ochrony środowiska, organizacji rynków i rozwoju obszarów wiejskich. Według obowiązujących zasad każdy z posłów może złożyć poprawkę. Złożyłam około 100 poprawek, ale w Europarlamencie odpowiadam w negocjacjach za rozwój obszarów wiejskich. Seminarium dla dziennikarzy to naprawdę skomplikowane. Grupy polityczne próbują uzyskać kompromis w sprawie poprawek, grupując podobne pomysły w propozycję, która zdobędzie poparcie. Ale przy takiej ilości nie będzie to łatwe, może opóźnić osiągnięcie porozumienia z państwami latem przyszłego roku. Kontaktujemy się często z Radą i wygląda na to, że zmierza to w dobrym kierunku, więc optymistycznie oceniam grafik, ale obawiam się o budżet. Powodem jest fakt, że decyzja dotycząca budżetu na WPR zależy od wyniku listopadowego spotkania dotyczącego budżetu na lata 2014-2020. Prezydencja Cypru sygnalizuje z kolei ograniczenie wydatków na WPR. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia.